Cześć, witajcie tutaj Lingowy Dziadzia. Kolejna paczuszka z zagranicy. Już widać, co będzie. Blend Brothers w środku, prawdopodobnie. Co my tu mamy? Oczywiście dziękuję osobie, która mi wysłała. Znaczy firma wysłała to przez osobę, którą osobiście poznałem, którą serdecznie pozdrawiam. A kto to jest, doskonale sobie zdaję sprawę. Pozytywny bohater. O, tu zaklejone. Dobra, pierwsza paczuszka. Zobaczmy, o co tu chodzi. Niby sami robią chemię. Ciekawe. Dobra. O! No, zapachy samochodowe. Ale wypas. Kurde, jak to pachnie. O ja, ale wypas. O kurde. Zobacz, zobacz i za... Ile tego jest? Ujo! Dobra, to już będzie konsultacja z żoną. Mnóstwo, jakieś gwiazdeczki, zaraz to kurde wieszam. Anioł, star, jakiś kurcze, gut. Co my tu mamy? Devil. Diabelskie zapachy, kurcze. Dobra, ja chcę diabła. Odpakowuję diabła. Szatana, diabła. Zobaczmy. Zaraz będziemy wieszać to w aucie. Nie wiem. Słuchaj. A, tu w środku jest, słuchaj. Tu w środku jest. Zajebiście będzie można to uzupełniać. Czyli tak. Mamy sklejeczka w dwóch stron i w środku jest gąbeczka. O, tak jak widzisz. Nasączona. Dobra, wieszam do auta. No, wybacz, Fresso. Raczej Fresso, no, deseczka Fresso, wiadomo, jak u mnie jest wieszana. Poczekaj, bo tutaj to nie będą proste rzeczy. Bo jest pozawijane. No, kurde, fajnie. Na dzień dobry, już mi się podoba to, co się dzieje z tym zapachem. O, dobra, im mocniej zaciskam, tym im mocniej pociągam, tym się bardziej supełek zaciska. Sznurki czy są fajne? Fajne, bo naprawdę trzymają. Dobra, odłożę. Muszę na dwie rąsie, kurde. Na dwa baty. Tu, w tę stronę, dobra. Oj, dziadzia, ty jak coś zawiążesz, to nie ma bata. Ojejku, poczekaj. O, jedna strona poszła. Pstryk. I teraz tak, żeby to odwinąć, muszę z tej strony go ciepnąć. Ale zawiązałem, ojeju. Tu, chodź tu. Nie tu, z tej strony. O, przewijamy. Raz. I spadło. Dobra. Nie no, zajebiste, słuchaj, zobacz. Cyk, bajerka. Trochę za długie. Zdecydowanie za długie, dobra. Skracamy to. Czyli robimy tak połowę. O. Przycinam. Słuchaj, czuję, że będzie to dla mnie lepsze rozwiązanie o zapachy, bo zobacz, tu to nasączam i z głowy. I, a, wiem, o co chodzi. Chyba wiem, o co chodzi. Bo mi to w ogóle nie pachnie. Patrz, co jest grane. No, kurwa, świetnie. Kurczę. Ha, ha. Dobra, uwaga. W kartonik. No, dobrze jest. Jedziemy. Nie no, świetny pomysł. Kurde. Fantastyczny. Zapach. Taki. Coś innego. Nie potrafię go porównać, słuchaj, do niczego. Nie, z zapachami to muszę do żony. Ona jest mistrzem w tym. Ale ten jest taki... ostry. Na lato będzie brzytwa. Ja już go teraz wieszam. Dobra. Nie no, z tym to jest
Bomba. Nawet jak mi się te zapachy skończą, to można to nasączyć. Zajebista sprawa. Obliczyłem dobrze? Źle obliczyłem. A, na styk. Na styk, słuchaj. Zobacz, jaka bombka. No, no piękne. Zajebiste. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę. Super. Ekstra. No, pomysł. Muszę powiedzieć, że pomysł jest pierwszorzędny, ale muszę zmienić. Muszę założyć tak, żeby było widać w stronę... O, tu. O, właśnie. Szkoda, że kurde. O, w tę stronę nie można tak jakoś tutaj. Dobra, nie będę kombinował i tak to się będzie przykręcać. No, z tym jest pomysł bajka. Dobra. To zapachy wiemy, o co chodzi. Do każdego, słuchaj, zapachu... Fresco. Tu oprę. To jest też świetna sprawa. Do każdego zapachu mamy... Przywieszki mamy, słuchaj... Dodany zapach. Zajebista sprawa. Zapachy odkładam. Jest tego dużo. Ile tego mam? Raz, dwa. Poczekaj. Raz, dwa. Już. Raz, dwa. No i to jest wszystko. Co mi się podoba? Wszystko ładnie, elegancko, schludnie, naprawdę. Elegancko. Spoko. Naprawdę fajnie. Co my tu mamy? Kiedy pojawi się coś tam tworząc, devil coś tam, zebraliśmy nuty drzewne i owocowe, znane na zapachu guc coś tam, kurczę. Położyliśmy go po niepodogi, nie? Woli ostrą, ciekawą woń, która załagodzi wanilii. No jest tak troszeczkę. Kurde, fajny. Dobra. Nieważne. To z zapachami to później zrobię film. Ale z tym się jaram. To jest zajebisty pomysł, naprawdę. Żona będzie wąchać, będzie zadowolona. Ciekawe, którą przywieszkę sobie wybierze. No, żona lubi takie klimaty. Tu i jakiś Mikołaj, gwiazdka, tu jakiś dzwoneczek. Co to jest? Tu jakiś luza. Piękna sprawa. Z tym strzał w dziesiątkę. Myślę, że jeszcze żadna firma chyba tego nie wymyśliła. Więc to jest fajna opcja. Na dach, na karbon. Dobra. Lecimy dalej. Co tu jest? Box. A, czyli zapachy. Po co mi to znowu dali? Przecież to już mam. Mam to? Nie mam. A, widzisz, tego zapachu nie mam. Dobra. Może to jest jakiś specjalny zapach. Dobra, taki boksik. No dobra. Może żona to wybierze. Noc, kurczę. Co tu mamy? Zapach. Nie, no muszę pomachać. Bo czuję, że ten musi chyba pachnieć jakoś wybitnie. Tak, o. Takie perfumy. Jakieś perfumy. Dobra, nieważne. Zapachy będziemy później. Nie, przepraszam, to jest tu. No kurde, fajna sprawa. Naprawdę. Tym się jaram. No to jest coś pięknego. No kurczę. Rewelacja z tymi zapachami. No tak jak lubię, czyli uzupełniam deseczkę tym, czym chcę. No to już dobrze. Teraz z której strony mam to otworzyć? Z tej? Tak leżało na boku. Dobra, spróbujemy z tej. To uwalniam. To odklejam. Przecinamy. Przecinamy. Okej. I chemia! I trochę tego jest. Dobra, to musimy... Chemia. Dobra. Zrzucam to. To kładę tu. Co my tu mamy? Pierwsza rzecz. No, to tak podzielone będzie. O, zabezpieczenie felk. To? O kurde, ale dokręcone. Zapach. Nijaki. Dobra. Okej. Okay. No, wstrząsnąć te sprawy. 200 ml. Dobra, jakaś... easy coating. Też coś, kurczę. Dokładnie. EZ. Dobra, też jakieś zabezpieczenie. Będziemy wszystko czytać. Atomizery. Dobra. Jakie to mamy atomizerki? Voilà. Voilà. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wszystko atomizer. Voilà. Okej. Okay. No i tu mamy całe serducho. A tu? Aha, wiem co to jest. Wiem co to jest. Śmierdzi jak... Naloxan?
Już wąchałem tą powłokę, no ale dobra, ale wiem, co tu jest grane. Wiem, co jest z nią grane. No, gdzieś się przetestujemy, film się pojawi. Nie powiem, jaka powłoka, dobrze, że nie jest opisane. Leather cleaner. Łagodny zapach. No tak, nic. No nawet może i lepiej. Niczym nie pachnie. Lecimy dalej. Nie, najpierw żółte. Pure, interior cleaner. O. Interior cleaner. Tu. Cytrusy. Zajebisty zapach. Bardzo fajny. Naprawdę łagodne cytrusy, nie narzucające się. Jest dobrze. I tu też pewnie będzie wnętrz. Leather cleaner. A, mocny. Do skóry. Bez zapachu. Coś tam jest taka nuta, ale przyjemnie. To dobrze. To dobrze, że jest bez zapachu. Wolę tak, niż jakby miało być hardkorowo. Double coś tam, kurczę. Co to? Cleaner? A! Wheel cleaner shampoo. Shampoo, czyli kurczę. Taki produkt do wszystkiego i do niczego i tak nie jak pachnie. No dobrze. Dwa w jednym, kurczę. Do mycia. Okej, zobaczymy. Muszę poczytać o tym, kurde. Dziwnie. Tu eliminator. A, widzisz, tutaj kurczę jakiś szampon, ale do czego? No właśnie. No zobaczymy. Dobra. Może być, że może i pianka i ten. I no. I szampon w jednym, kurczę. Eliminator. A, czyli to jest do opon mycia i do opon i do felk. Nijak nie pachnie. Bardziej w zasadę. Może być to zasadowy produkt. Dobra. Kolor jaki. Jeju. Leather coating. O, zabezpieczenie. O. Zapach. Kurczę. Mleka jakiegoś takiego. Kremu. Ładnie pachnie. No przyjemnie. W ogóle nie skojarzyłem tego ze skórą. Ciekawe. Nowe doznania. Active foam, alkaiczna piana. Tutaj pewnie zapach wiśni będzie. Nie, nie pachnie niczym. Dobre. Co my tu mamy? Dual shock, kurczę. Uuu, szampon i piana w jednym. Dwa w jednym. Grejpfrut. Tak, i to czerwony. Czerwony grejpfrut. Zajebiście pachnie. Może być ciekawe. Szampon. No i to jest mój konik. I teraz będziemy już wiedzieć po zapachu, czy chcemy. Płynny. Kurde, marcepan. Migdał? Nie. Ho, ho, ho. Ale przyjemnie. Bardzo przyjemny zapach. Łagodny. Zobaczymy. Ciekawe. 1 do 300. Od 1 do 100. Do 1 do 300. No to dobrze, tak. Czyli idealne proporcje. Quick Detailer. O. Okej. Okay. O, pachnie jak perfumy jakiejś firmy. Wyjebany w kosmos zapach. Naprawdę. I to jest... Co to była za firma? Fantastyczny zapach. O, z tych wszystkich na razie miażdżę. Tak, Quick Detailer, jeżeli chodzi o zapachy, jest ogień. Naprawdę rewelacja. Co my tu mamy? O, do plastików dressing. No to tutaj też powinno być. Ale to jest... No tak, czyli... No, opony na zewnątrz, tak? Plastik, ten rumet, opona i... I nie pachnie nam w ogóle. Jest to płynny bardzo. Taki... Tak jak detailing, tak jak automotive car. Ta konsystencja właśnie. O, pachnie czymś. Poczekaj, wymieszam. Dobra. Nie, nie pachnie. Myślałem, że pachnie. Nie, nie pachnie. Słuchaj, co jest fajne, żaden produkt jeszcze nie śmierdział chemicznie mocno. Albo nie pachnie wcale, albo pachnie zajebiście. Fajna sprawa. Quick Detailer? A, wosk. Quick Detailer. O, z karnaubą. No dobrze. Czyli można powiedzieć, że taki wosk. I tu zapach jest... Słuchaj, jakby ten produkt był biały, no tak, jest biały. Pachnie jak... Już ci mówię, jak automotive car dressing do
opon i do plastików. No identycznie, szejk mleczny, naprawdę, nawet konsystencja jest biała. Tak samo pachniał ten detailing, który już się zawinął niestety. Tak, krnał efektu. No tak. Mhm. Czyli taki, można powiedzieć, wosk w płynie, który pachnie szejkiem, kurczę, jak... Tak, no identycznie, no wypisz, wymaluj zapach. Tak, jakbym nie wiedział, jakbym zamknął oczy i powąchał to, to od razu bym powiedział, że Automotive Car, ich dressing do plastiku i do opon i detailing. Także bardzo podobny. Ja nie mówię, że to są te same produkty. Słuchajcie, no co, no... Fajna sprawa, bo coś innego, troszeczkę inne butelki. Wszystko tak smacznie to jest zrobione, nie powiem. Fajnie, przyjemnie. Quick Detailer, jeżeli chodzi o zapach, miażdży tutaj wszystko. Zdominował ten DualShock. Fantastyczny grejpfrut, naprawdę. Te dwa produkty, jeżeli chodzi o zapach, gdzie jest ten Quick Detailer? O, te dwa produkty pachną fenomenalnie. Resztę będziemy badać. No i te zapachy, które tutaj położyłem. Dla mnie to jest w ogóle wypas. Jaram się na szerbaty sucharami tym. No pomysł, no w pytkę można powiedzieć, naprawdę. No dobra, dzięki za paczkę. Zobaczymy, jak się z tym będziemy bawić. Co to z tego wyjdzie. Kiedy filmy? Ho, kto to wie? Sam nie wiem. To pakuję do środeczka, leci do mojego podpiwniczenia i czeka na swoją kolej. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Oj, dziadzia, kiedy ty to, kurde, wszystko ogarniesz? Czas ci nie pozwala, czas ci nie pozwala. Tu dwa zabezpieczenia, zobaczymy. I to może być ciekawe. Dobra.